jeszcze coś się dowiedziałem i musiałem was szybko o tym poinformować, ponieważ widzowie, zobaczcie na to. Wstaję sobie i tutaj czeka na mnie taka skrzynka. Tu wcześniej było napisane, że dostałem coś od Paliona, a teraz zostało to zamienione na uśmieszek. I oczywiście, widzowie, ja tego nie otwierałem bez was. Tylko nie wiem, co teraz mam zrobić. A co jeśli to jest pułapka? Dobra, czekajcie. Najpierw to rozwalimy, żeby to się nie okazało jakąś durną pułapką. Okej, nic tutaj nie ma. Przynajmniej nie widzę, żeby coś tutaj było. Dziwnie to wygląda. Zniszczę jeszcze tutaj. O, dobra, nie. Teraz tak, widzowie, czy jest, jakie jest prawdopodobieństwo, że ten lód może być jakiś dziwny? Boję się go niszczyć, bo ta skrzynka w ogóle wygląda mega strasznie jeszcze za tym uśmieszkiem, który jest tu już swoją drogą bardzo długo. O, mam kilo, dobra. No to tak, wydaje mi się... No dobra, otwórzmy to. Co się stało? Nie, dobra, czyli to jest normalna skrzynka, a w tej skrzynce znajduje się książka. Książka. Ostatnio, widzowie, odkąd tata hejtera i hejtery ich ciała zaginęły, dzieje się naprawdę bardzo dużo rzeczy i to wygląda, jakby oni cały czas byli. Dziwna sprawa, nieważne, otwórzmy to. Ratusz lubiał książki. No dużo osób lubi książki, ale czemu ratusz? O co chodzi? Ratusz lubiał książki. Może, widzowie, w ratuszu jest jakaś odpowiedź na to wszystko. Czekajcie, weźmy sobie tam, pójdźmy w takim razie, bo skoro ratusz lubiał książki, pójdźmy do miejsc, gdzie w ratuszu na przykład te książki się znajdują. Ej, bardzo ładnie te choinki wyglądają, bardzo ładnie. Dobra, gdzie książki mogą się, widzowie, znajdować? Oczywiście w skrzynce, tylko że tych... No dobra, no ale coś tutaj jest. Yeti to hater. Muszę cię poinformować, że się wdrożyli nasz stary plan przejęcia Palion Style. Okej, nie, no to już kiedyś mi wysyłał, czyli to nie jest na pewno to. Może w gabinecie taty hejtera znajduje się. Książki się znajdują, to co tutaj? O kurde, ile bloków. Matko jedyna, dobra, na górze jeszcze. Patrzcie, to w ogóle jest ten los, wylosujmy sobie coś. O, diament. Coś jeszcze? Granatnik, dobra, sprawdźmy, co to jest w ogóle. Okej, coś takiego i los za 5 diamentów. Okej, dobra, nie powinienem tego oglądać, ale nieważne, dobra, tutaj nic nie ma. Ej, wypróbujmy ten granatnik, co mogę na przykład zniszczyć? Kurde, nie chcę za bardzo niszczyć, bo potem będzie problem z budowaniem tego, ale może, chyba że to doleci na przykład do... Dobra, co zniszczyłem? Ha, w sumie to nic nie zniszczyłem. Dobra, ale granatnik sobie możemy zostawić. Szukajmy dalej tych książek, bo ja nie rozumiem zbytnio. Ratusz lubiał książki. I co to w ogóle znaczy? Bo to dziwne. No, chyba, że tu coś. Tata hejtera bierze 5 diamentów, oddane. Okej, tutaj jest dziennik, jeśli bierze się coś z tego. No dobra, no to nam nie jest potrzebne. No tutaj raczej, no tutaj są itemy w ogóle. Czekaj, o, Night Vision! Night Vision to mi się przyda, widzę. Dobra, oddam tutaj jakieś bazgroły, no to i tak ten. Ale w ogóle ile tu jest rzeczy, zobaczcie. Grassblock i to jeszcze taki śnieżny. To nie, no tutaj jest mega dużo rzeczy, naprawdę. O, nasiona, choinki, tutaj były broni. Kiedyś jest elytra, to fajnie, elytra się by przydała. Ale nie ma tu, widzowie, żadnych, w ogóle są dwie elytry, ale nie ma tu, widzowie, żadnych książek. No i oczywiście są tutaj bronie jakieś. Dobra, wiecie co, idźmy na dół. Ej, czekajcie, czy ja widziałem książki? Nie widziałem, okej. Czy tutaj coś jest? Widzowie, bylebyśmy zobaczyli książki, może tu, boże, tutaj jest teraz tyle jakichś takich dziwnych rzeczy. McDonald's i Milky z chipsem, a bo to, widzowie, chyba miało być tajemne jakby przejście. Ej, tu są jakieś książki. O, może w tym coś będzie. Co to jest? Papier, jeszcze raz papier, czyli to na pewno nie to. Dziwna sprawa, dobra, może kliknę prawym? W ogóle te książki bardzo ładnie wyglądają. A to co to jest? Shulker Boxy, też bardzo ładne. Klikam prawym, nie ma. Dobra, spróbujmy może to zniszczyć i zobaczymy, może wtedy coś nam wyskoczy. Nie, tutaj nic nie ma. Tu nic... Ej, patrzcie, coś jest za tymi książkami. Ej, dobra, zobaczmy to szybko. Ja nie mogę, czyli coś jednak tu było. Ale akcja. Dobra, czekajcie. Dobra, co to jest? Nagrania archiwalne. Wow. Ej, czekajcie, dobra, weźmy tą kamerę. Nagrania archiwalne i teraz, widzowie, możemy odpalić tą kamerę i zobaczyć film, który się w niej znajduje. Dobra, ej, ale kto mi cały czas o tym opowiada, bo to ktoś musi, widzowie, zostawiać mi te wskazówki. Nie wierzę, że one tak po prostu... Ja, dobra, wiecie co, musimy to sprawdzić.
Ale akcja się dzieje, ale się dzieje akcja w takim razie. Wow, ej, ale nagranie archiwalne, tylko nie jest napisane z którego roku. Boże, z którego dnia. To jest jedyny problem. Dobra, musimy tą kamerę widzowie odpalić. Chodźmy w takim razie do Dave'a i tą kamerę sobie odpalimy, ale no, ciekawe, jest ciekawe, co się na tej kamerze znajduje. Mam nadzieję tylko, że nie jakieś dziwne brudy. To by było już naprawdę. Ale no, to jakaś skrzynka. W sumie mogłem wziąć tamto. Dobra, nieważne. Odpalamy widzowie nagranie. Tu zawsze jest taki monitorek i po prostu zobaczmy. Ej, to było to miejsce, w którym byliśmy wcześniej, widzowie. Tam jest jakaś ukryta przejściowa baza albo coś w tym stylu. Tylko ciekawe, ej, z kiedy to nagranie w ogóle pochodzi, widzowie? Bo właśnie, i o tym wam mówiłem, że nie wiem, czy to nagranie pochodzi z tego właśnie okresu, co jest teraz, czyli po ich śmierci. Czy to pochodzi właśnie przed ich śmiercią? No to jest pytanie, na które, widzowie, musimy się zastanowić, ale... nie mam pojęcia. W każdym bądź razie teraz musimy się, widzowie, skupić, ponieważ idziemy tam. I mam nadzieję, że nic tam nie będzie. Czy ja mam, widzowie, w to? Okej, okay, mam fajerwerki. Chyba wszystko mam. Dobra, nieważne. Lećmy w takim razie do tego miejsca i zobaczmy. Bo to się po prostu naprawdę dzieje. Takie rzeczy na tym palionowie, o których... Ej, ile tu jest bobów? Ej, chwila, Night Vizja. Dobra, mamy Night Vizja. Na ile? Na 8 minut. Nie, na 7. W ogóle jest napisane 8, a mam na 7. Powiedzcie, o co z tym chodzi. Bo właśnie to mnie też zastanawia. Którędy to było? Tędy, okej. Okay. Idźmy i zobaczmy, co się znajduje w tamtym miejscu. Ale to wygląda na jakąś ukrytą, tajną bazę ich. I ciekawe, co tam się znajdzie, naprawdę. Dobra, idźmy. Tutaj? Okej, okay, jesteśmy. Jesteśmy właśnie tu! Dobra, cyk. I wbijamy. I dobra. A, no nic się tu... widzowie? A dlaczego tu nie ma tych śladów krwi? Tych śladów w ogóle rozwalonych? Tylko tu, zobaczcie, wszystko jest gładko, jakby nic się nie działo. O co tu chodzi? Przecież to było całkiem rozwalone. No może nie całkiem, ale było rozwalone. No nie powiecie mi, że nie. Dobra, pod tym powinien znajdować się to... Dobra, tylko wiecie co, ja sprawdzę, czy ktoś mnie nie śledzi. Bo widzieliście, to nagranie pochodziło gdzieś stamtąd. Więc tutaj musiał ktoś się ukryć i po prostu nagrywać. I mi się wydaje, że stąd musiał. Ale patrzcie, to wszystko jest zamurowane, więc to nie jest zbytnio możliwe. Ale dziwna sytuacja. Dobra, zobaczmy, co w takim razie się tu znajduje i nic tu nie ma. O, jest coś! Patrzcie na to, coś naprawdę tu jest! Ej! Patrzcie, tu są trumny. Trumny taty hejtera i hejtera. Ktoś je tu zabrał ze sobą. Czekajcie. Ej, i tutaj jest jakieś... Czy tutaj się znajduje? Oni tu byli. Znaczy, nie wiem, czy oni, czy ktoś sobie robi ze mnie jaja. Widzowie, ja już nie wiem, co mam myśleć na ten temat. Tu jest jakaś skrzynka. Okej, okay, sprawdźmy ją w takim razie. Pistolety. Bazuki są nawet dwie. A ja mam, widzowie, do bazuki amunicję. Dobra, czekajcie, spróbujmy to rozwalić, tylko bym nie zginął. Ole się rozwaliło. Dobra, wiecie co, ja to odłożę, żeby nikt mnie nie skarcił. O kurde, dobra, czekajcie, ja to może odbuduję. Żeby tutaj... Ej, tutaj w ogóle jest taki dostęp ten. Ale no dobra, to nie jest ważne. Ale bardzo, bardzo duże zniszczenia to powoduje. Bardzo duże. Wolę już z tym nie handlować. Są tu bronie, są trumny. To wygląda, jakby oni się na coś szykowali, jeśli faktycznie żyją. Albo, co najgorsze, widzowie, ktoś się szykuje. Czyżby to jest jakaś nowa osoba, która robi sobie z nas jaja? Dziwne, ale mamy archiwalne i tajne nagrania taty hejtera. Dobra, pójdźmy jeszcze. Ja chcę jeszcze coś zobaczyć. W tym ratuszu, ponieważ widzowie, w tym ratuszu może coś faktycznie... Ej, dobra, a tutaj coś jest? Tędy sobie normalnie mogę wylecieć? Ha, czyli tu jest taki kamion, jakby można powiedzieć. Okej, okay, dobra, to w takim razie lećmy tam, do tego ratuszka i zobaczmy, czy coś tam jeszcze się znajduje, bo ja bym chciał zobaczyć to pomieszczenie, bo ja tam w sumie nie zwiedziłem, co tam jest. To wyglądało na takie zwykłe, małe pomieszczenie.
Ale może coś tam się jeszcze znajduje. Przy okazji weźmiemy sobie te ranki. O Boże, ile tu jest mobów. I w ogóle są pochodnie w niektórych. Ej, czy creepery? Zobaczcie, jak creepery ładnie wyglądają. W ogóle szkielety też są inne. Wszystko zupełnie wygląda inaczej. Dziwna sprawa. Ale no nieważne. Lećmy tutaj. I dowiedzmy się czegoś nowego, bo zdobyliśmy archiwalne nagranie taty hejtera i ja nawet nie wiem, skąd ono pochodzi. To jest najdziwniejsza tego właśnie sprawa. Dobra, wejdźmy tutaj. Czy coś tutaj... Ale lak, o Boże. Dobra, czy coś tutaj jest? Nie, jest tylko ramka, widzowie, i nic tu nie ma, czyli... Ale kiedy oni w ogóle to zbudowali? To jest właśnie jedno z ciekawszych pytań. Dobra, nie wiem, widzowie, kiedy, co i jak. Wiem, że... Jutro przyniesie coś pewnie nowego ta osoba, która zostawia mi te rzeczy.